Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odpowiem na bardzo ważne pytanie, czyli jakie kursy warto zrobić? I obecnie w naszej ofercie znajduje się 13 różnych szkoleń, z czego 9 to są szkolenia stacjonarne i myślę, że śmiało możemy zacząć od naszego pierwszego dziecka. Tak, czyli to jest bestseller szkoleniowy i oczywiście mowa tutaj o masażu tkanek głębokich. Na początku może zacznę od tego, że masaż głębokich jest kursem, który po pierwsze jest najdłuższy u nas w ofercie, ale też aktualnie prowadzony jest na dwie ekipy. I jest pierwsza ekipa, to jestem ja, Maciek i Michał Dzierzgwa, czyli we trójkę prowadzimy kursy, które są w Warszawie i czasami w Krakowie. I oczywiście mamy drugą ekipę, która składa się z Krzyśka Kwiecińskiego i z Piotrka Baćmagi. I chłopaki prowadzą kursy w Poznaniu, we Wrocławiu, w Opolu, w Łodzi, częściowo w Krakowie, więc naprawdę jest sporo miast w Polsce, gdzie ten kurs się odbywa, więc jeżeli chcesz go zrobić, to na pewno znajdziesz coś dla siebie. Dlaczego ten kurs w ogóle warto zrobić? No przede wszystkim dlatego, że zawiera on techniki do pracy właściwie z całym ciałem. Na pewno fajnie cię przygotuje do pracy jeden na jeden z pacjentem. Daje też całkiem sporo narzędzi diagnostycznych, takich globalnych, gdzie na przykład analizujemy posturę, patrzymy sobie na ruchomość tkanek, więc tutaj już jesteśmy w stanie naprawdę sporo z tego wyciągnąć. Oczywiście omawiamy sobie też wywiad, jaki należy z takim naszym pacjentem przeprowadzić, więc na sam początek twojej drogi jako terapeuta myślę, że to jest najlepsze, co możesz dla siebie tutaj zrobić. Tak się przyjął, że kurs masażu tkanek głębokich jest jednym z lepszych kursów, który można zrobić na początku swojej kariery terapeutycznej. Dużo osób, które na tym kursie są, są jeszcze na studiach i od razu po studiach, oprócz tego, że mają sporo teorii, która na studiach oczywiście była, to też mają fajną praktykę, bo na kursie jest dużo technik, ale też umiejętność pracy z każdym odcinkiem ciała, czyli poradzisz sobie dosłownie z każdym obszarem i jest to 6 dni naprawdę intensywnej nauki. Jeżeli zastanawiasz się, od czego zacząć w ogóle przygodę terapeutyczną i chcesz pracować manualnie, to ten kurs jest dla ciebie. Dokładnie, więc polecamy go też z tego względu, że sami w ten sposób pracowaliśmy przez wiele lat i tak naprawdę sami zaczynaliśmy swoją przygodę z terapią tkanek miękkich właśnie od MTG. I pomimo tego, że zrobiliśmy wiele szkoleń po tym kursie, to jeszcze narzędzia z masażu tkanek głębokich są narzędziami, które można spotkać na gabinecie. My dalej też tak pracujemy, tym bardziej myślę, że jest to najlepsza reklama pomimo kilkunastu lat praktyki. Drugim kursem jest kurs neurodiagnostyka i terapia i jest to najbardziej kompleksowy kurs w naszej ofercie, dlatego że trwa on aż 12 dni. Podzielone jest na 4 moduły i tak naprawdę tam znajdziemy oprócz całej masy diagnostyki, bo sama nazwa neurodiagnostyka i terapia, czyli diagnostyka jest na pierwszym miejscu, jest dużo rozkmin, jest dużo testów nerwomięśniowych, tak naprawdę analizy posturalnej, chodu, oceny układu nerwowego, naprawdę diagnostyka przewija się przez 4 moduły na różnych etapach. Jest tam tak naprawdę sporo rzeczy związanych ze strukturą, ale jest też na przykład terapia wisceralna. Więc dużo takiej części biochemicznej. Tutaj nam się wkrada dużo elementów takich teoretycznych, gdzie po prostu łączymy kropki pomiędzy właśnie naszymi trzewiami, pomiędzy naszymi emocjami, pomiędzy naszą strukturą, jak to wszystko ze sobą się zazębia, jak możemy to w swoim gabinecie, w swojej praktyce tak naprawdę umiejętnie z pacjenta dostać już pod postacią nawet samej rozmowy z nim i zastosowania oczywiście testów, które szczegółowo pokazujemy. No i skonstruowania dla pacjenta terapii, która jest skrojona tylko i wyłącznie dla niego. Także jeżeli chcecie pracować holistycznie, to ten kurs na pewno jest dla Was. Na kursie oprócz tego spotkacie mnie i Maćka, to spotkacie jeszcze Artura Przywarę i spotkacie jeszcze na pewno Krzyśka Kwiecińskiego i my we czwórkę ten kurs wspólnie prowadzimy. Od razu może zacznę, dopowiem to, że jeśli chodzi o ten kurs, to warto mieć już jakieś narzędzia terapeutyczne, dlatego że jest to głównie szkolenie dedykowane dla osób, które częściowo już pracują, mają kontakt z pacjentami i na przykład chcą mieć lepsze efekty terapeutyczne, albo czasami nie wiedzą,
które narzędzi u danego pacjenta wykorzystać, bądź na przykład nie wiedzą, dlaczego czasami, jak wykonują daną czynność, to pomaga im pacjentom i mają fajne efekty, a czasami nie pomaga, albo wręcz przeciwnie, szkodzi. Więc tutaj przede wszystkim stawiamy na zrozumienie, na proces diagnostyczny, na logiczne myślenie, wnioskowanie kliniczne. Bardzo serdecznie zachęcamy, jeżeli po prostu chcecie być bardziej świadomi podczas wykonywania terapii. Następnym szkoleniem, jakie mamy w naszej ofercie, jest neurotrening. Jest ono prowadzone przez dwóch naszych specjalistów, czyli przez Artura i Marka. I trwa ono 4 dni i na tym szkoleniu dowiecie się, jak wykorzystywać właśnie między innymi testy nerwowo-mięśniowe do skonstruowania takiej terapii ruchowej, która będzie właśnie skrojona idealnie dla waszego pacjenta. A tutaj warto wspomnieć, że na ten kurs przede wszystkim powinny iść osoby, które już na temat testów nerwomięśniowych wiedzą sporo, tak? Czyli na przykład są przynajmniej po pierwszym module neurodensyki terapii, albo na przykład ukończyły jakiś z kursów online'owych, o których też będziemy dzisiaj mówić, czyli już wiecie, o co chodzi z testami, wykorzystujecie je w swojej praktyce, dlatego że tam po prostu nie ma aż tak dużo przestrzeni, żeby tłumaczyć takie podstawowe rzeczy, bo już chłopaki od razu wjeżdżają w bardziej zaawansowaną diagnostykę ruchową z wykorzystaniem tych testów. Kurs trwa 4 dni i na pewno będziecie fajnie przeprowadzeni przez Artura Przywara i Marka Kusia, którzy są i fizjoterapeutami, i trenerami i wprowadzą was w ten świat. Tu jest znowu bardzo dużo takich indywidualnych rozkmin, gdzie nie macie gotowych ćwiczeń i wrzucacie ich swoim pacjentom, tylko na bieżąco tworzycie dla nich cały plan treningowy, dzięki czemu rozumiecie dokładnie ten proces i po prostu macie najlepsze z możliwych efektów, jeśli chodzi o zaaplikowanie ruchu w waszej pracy. I teraz tak, zobaczcie, mówiliśmy o 3 szkoleniach: masaż szklanek błękich, neurodensyki terapii, neurotrening, i to jest super kolejno, żeby te kursy tak robić. Dlatego że można powiedzieć, że te wszystkie kursy, 3, one się bardzo fajnie uzupełniają, więc jeżeli na przykład jesteście na początku swojej drogi terapeutycznej i nie wiecie, w którą stronę iść, a na przykład podoba wam się, jak na przykład pracuję ja, czy Maciek, czy Artur, czy Marek, to jest właśnie idealna droga, żeby właśnie po kolei te kursy właśnie w takiej kolejności zrobić. Dobra, idziemy dalej. Wchodzimy na kursy, gdzie nie ma nas. I tutaj akurat byliśmy tylko uczestnikami tych kursów i bardzo dobrze oczywiście znamy osoby, które te kursy prowadzą i oczywiście ręczymy za nie. I zaczniemy sobie od terapii narządów wewnętrznych prowadzonego przez Justynę Żyłę. Tak, i tutaj mamy 2 moduły po 2 dni, w trakcie których Justyna pokazuje zarówno diagnostykę bardziej osteopatyczną, wykorzystuje tam właśnie tego typu metody do odnajdywania też poprzez ruchomość tkanki, pewne rodzaje pływów, dysfunkcji w ciele pacjenta, żeby pracować właśnie w obrębie głównie jamy brzusznej, klatki piersiowej i tam celować swoją terapię w okolice samych narządów wewnętrznych, w ich zawieszenia więzadłowe. Też Justyna pokazuje to dosyć precyzyjnie. Bardzo taki solidny warsztat, w trakcie którego na pewno dosyć dobrze zrozumiecie to, jak funkcjonuje ten nasz świat wewnętrzny. Więc jeżeli wiecie już, a myślę, że wiecie, a jak nie, to powinniście wiedzieć, że terapia jamy brzusznej i narządów trzewnych jest bardzo ważna zarówno u pacjentów z problemami wizceralnymi, ale także z problemami narządu ruchu. Jest naprawdę bardzo mało dni, albo nawet nie ma takiego dnia, gdzie przynajmniej w gabinecie nie sprawdza się po prostu diagnostycznie jamy brzusznej. A u większości pacjentów w pewnym momencie i tak taką terapię wypadałoby na jakimś obszarze zrobić. Więc jeżeli wiecie, że to jest ważne, a jeszcze nie potraficie się poruszać w obszarze jamy brzusznej, to ten kurs po prostu jest dla was. Tak jest. Następnym szkoleniem, którym tutaj się możemy śmiało pochwalić, to jest terapia punktów spustowych, które prowadzi Leszek Wiśniewski, więc jest to na pewno fajne narzędzie dla osób, które pracują z pacjentami z problemami bólowymi, przede wszystkim w obrębie narządu ruchu. Punkty spustowe często nam się kojarzą z taką bardzo drastyczną, bolesną pracą, więc tutaj też uspokajamy, że Leszek jest raz, że
dosyć osobą spokojną, co się też bardzo mocno przekłada oczywiście na to, jak pokazuję te techniki i jakie one w rzeczywistości są, dlatego że na tym kursie nikt specjalnie nie cierpi, więc też nie cierpią później wasi pacjenci, co nie odbija się negatywnie na efektywności takiej terapii. Również jeśli czujecie potrzebę podszkolenia swojej anatomii palpacyjnej, no to tutaj ten kurs będzie bardzo dobrym pomysłem, żeby akurat taką metodą się zająć i w ten sposób z Leszkiem popracować. Terapia punktów zbudowych to jest bardzo fajna metoda, żeby już mieć bardzo ciekawe efekty, jeśli chodzi o problemy bólowe narządu ruchu. Więc jeżeli macie pacjentów z bólami głowy, pleców, rąk, stóp, nóg i tak dalej, właśnie takimi problemami mięśniowo-więziowymi, to tutaj na tym kursie dostaniecie dużo fajnych narzędzi. Ja bardzo lubię słuchać Leszka, dlatego że on ma super doświadczenie, bardzo długo pracuje i jest... Chyba nie znam takiej drugiej osoby, która zarówno praktykującym osteopatą, jak i fizjoterapeutą i jeszcze nauczycielem masażu do niedawna, więc naprawdę potrafi na to ciało z różnej perspektywy spojrzeć. W ogóle do terapii punktów mam takie bardzo fajne podejście i skojarzenia, bo sam ten kurs kiedyś robiłem przez, podejrzewam, że około 2 lata też z Maćkiem ten kurs prowadziliśmy. No i później z racji tego, że no już wiecie, nie można niewiadomo ile kursów prowadzić, tydzień jest ograniczony, tak? Więc z racji tego, że po prostu mamy swój masaż Mukich i neurologicznej terapii, to po prostu Leszek idealnie wpasował się jako cudownego instruktora terapii punktów spustowych. Także serdecznie zapraszamy na kurs TPS-ów. I jesteśmy dalej w tematyce Leszka, dlatego że Leszek u nas prowadzi 2 szkolenia i kolejnym szkoleniem, które idealnie wpasowuje się w lukę naszą, jest zintegrowana terapia limfatyczna. Kurs jest stosunkowo świeży i porusza pracę z pacjentem ostrym, czyli pacjenta, który odczuwa silne dolegliwości bólowe, który ma ostry problem, boli go od niedawna, i nie wiecie, co z nim zrobić za bardzo. Robicie testy tęczności mięśniowej na przykład, ale wam nie wychodzą, bo pacjent jest mega spięty, cały obulały, żadna pozycja za bardzo nie jest dobra dla niego, w każdej pozycji męczy się, ten ból jest naprawdę konkretny, to tutaj Leszek odczarowuje drenaż limfatyczny, który dla wielu osób jest takim narzędziem głównie obrzękowym, a to jest w ogóle nieprawda, to jest bardzo duże spłycenie tematu, więc bardzo fajnie w ten świat ostrych pacjentów was wprowadzi. Chcesz dorzucić jeszcze? Nie. Na pewno. Powiedziałeś akurat o tym wszystko, co też miałem powiedzieć. Tak, ale ja jeszcze powiem wam jedną rzecz tutaj, bo ja mam tu zapisane kilka rzeczy, gdyż naprawdę jest tych szkoleń kilka. I jeśli chodzi o właśnie ten kurs, to on się dobrze wpasowuje. To, czego u nas nie ma na MTG, a wiemy, że tacy pacjenci są, i uzupełnia właśnie i masaż Mukich, i neurologicznej terapii, a nawet terapii narządów wewnętrznych, dlatego że taki protokół limfatyczny jest idealnym wstępem do później terapii wisceralnej. Więc tym bardziej, jeżeli macie takich pacjentów, chcecie z takim pacjentem pracować, to wbijacie troszkę. Mamy jeszcze szkolenia, które prowadzi u nas Marcin Zarzębłowski. Pierwszym z nich, o którym możemy powiedzieć, to są możliwości pracy z blizną. No i tutaj jestem pewien, że nie znam nikogo, kto jest tak bardzo zajarany bliznami jak Marcin. Pokazuje tutaj zarówno zależności tego, jak takie rany się goją, jak te blizny powstają, więc dużo takiej też wiedzy teoretycznej. No ale mamy tutaj większość takiej stricte praktyki, na której Marcin pokazuje zarówno pracę taką manualną, jak i trochę narzędziową w kontekście samej blizny. Tłumaczy, czego tutaj możemy się spodziewać, jak z takim pacjentem pracować właściwie od A do Z na różnych etapach gojenia się tej blizny. Także myślę, że taką wiedzę też każdy fizjoterapeuta powinien mieć w swoim arsenale. Także, jeżeli jesteście na etapie, że wiecie, że praca z bliznami pourazowymi, pooperacyjnymi jest ważna, a mam nadzieję, że to każdy wie, bo to jest standard gabinetowy, a jeszcze za bardzo nie wiecie się, jak do nich się zabrać, tak? Jak z nimi pracować, jakie są najskuteczniejsze metody, czy ręką, czy narzędziem, czy może pinami, igłą, może bańką chińską, może czymś innym, to na przykładzie realnych pacjentów, bo kurs trwa 2 dni. Pierwszy dzień to jest teoria, to co mówił Maciek, wstęp takiej pracy i trochę pracy na sobie już, a drugi dzień to jest praca z realnymi pacjentami, którzy mają różne urazy, od lekkich poprzez naprawdę poważne patologie, oparzenia, wypadki mukacyjne i my tych pacjentów ściągamy i w małych grupkach na tym kursie możecie z tymi pacjentami popracować i zobaczyć od razu, jakie są efekty bezpośrednio po pracowaniu takiego pacjenta, więc naprawdę konkretna teoria i dużo
lepsza praktyka na tym kursie, bo bierzemy ludzi z ulicy i widzicie na ich efekt, a w sumie tak naprawdę w szkoleniach głównie o to chodzi. No i wchodzimy do drugiego kursu, który się trochę uzupełnia, trochę zazębia się z tym kursem Marcina, bo Marcin oprócz tego, że jest zajawiony bardzo mocno właśnie z tematyką blizn, urazu, bo sam też pracuje w miejscu, gdzie ma pacjentów z ekstremalnie poważnymi urazami, problemami komunikacyjnymi, naprawdę wypadkami. Tak, że jakbyście dostali takiego pacjenta, to byśmy, czy wy, czy ja, byśmy nie wiedzieli, od czego zacząć, bo to jest po prostu pacjent często na miesiące, jak nie lata terapii, który ledwo uszedł z życiem. I oprócz tego, że Marcin jara się tematyką blizn urazów, to jeszcze jest fanem terapii z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi. Tak? Czy to będzie bańka chińska, czy igły, czy właśnie takie odpowiednie narzędzia metalowe do pracy z ludzkim ciałem, no to tutaj można się wszystkiego na ten temat więcej dowiedzieć. Tak, a głównym narzędziem na tym szkoleniu jest narzędzie, które sam sobie Marcin zaprojektował i roboczo nazwaliśmy go Nóż Norbert i tak zostało, więc oczywiście dostaniecie to narzędzie, które zostanie z wami. Jest to bardzo fajny sprzęt tak naprawdę do tego, żeby móc poszukiwać dysfunkcji, ale też pracować z nimi. I dla kogo ten kurs jest? Głównie dla osób, na przykład, które według mnie na przykład pracują z dużo większymi pacjentami niż oni są sami, tak? Pracujecie z sportowcami, z klubem sportowym, z jakimiś innymi zapaśnikami i tak dalej, to wtedy naprawdę to się super sprawdza. Jeżeli też macie często jakiś problem przeciążeniowy, kontuzje, chcecie trochę odciążyć swój nadgarstek, swoje ręce, to ten kurs na pewno będzie fajny dla was i prawdopodobnie Nóż Norbert będzie z wami zawsze po tym kursie w kieszeni czekał, aż go po prostu użyjecie i pewnie też się z nim bardzo fajnie polubicie tutaj. I tak naprawdę zakończyliśmy, jeśli chodzi o szkolenia stacjonarne, które aktualnie są u nas w sprzedaży, i wchodzimy w tematykę kursów online'owych. I tutaj, słuchajcie, zasady są bardzo proste. Dlatego, że w tych szkoleniach głównie was interesuje obszar ciała. Dlatego, że wszystkie kursy, oczywiście materiał w nich to są dobrze przygotowane, super wyglądające wideo i audio na najwyższym poziomie filmy, i tych filmów w każdym kursie jest przynajmniej kilkanaście godzin. Każdy kurs posiada kilka modułów, w każdym kursie zaangażowanych jest przynajmniej kilka osób. I teraz tak, zacznijmy od takiej kombo. Od kursu, z którego jesteśmy najbardziej dumni, ale też jest to kurs, który jest najświeższy u nas, gdzie zaangażowaliśmy 7 instruktorów i tam jest w tematyce kręgosłupa wszystko. Mówimy tutaj o neurokręgosłupie i co my tam znajdziemy? Jest wywiad, jest diagnostyka, są testy toniczności mięśniowej, tak, testy nerwomięśniowe. Jest praca z pacjentem w stanie ostrym, jeśli chodzi o kręgosłup. Jest praca z pacjentem w stanie przewlekłym. Bardzo duża ilość terapii manualnej. Sporo terapii wisceralnej. Zajawki treningowe, czyli co pacjentom zalecać, jeśli chodzi o problemy z kręgosłupem. Wszystko podsumowane na przykładzie realnych pacjentów. Jest dużo anatomii palpacyjnej. Dużo właśnie takich rozmin klinicznych, więc nie wiem w ogóle, czego w tym kursie nie ma tak naprawdę, jeśli chodzi o pacjentów kręgosłupowych. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś by ten kurs zrobił dobrze, sumiennie, wszystko przepracował, to nie wydaje mi się, żeby był taki pacjent z bólem kręgosłupa, z którym sobie nie poradzi. Nie może, że to nowotwór. No tak, tak. Ale jest też diagnostyka różnicowa, no nie? Jest. Tam jest wykluczenie, więc oczywiście ja już mówię o pacjencie, który jest pacjentem dla ciebie. Czyli tak, już te czerwone flagi zostały wykluczone, bo o czerwonych flagach mówił ej, Maciek w swoim module diagnostycznym i wisceralnym i Leszek Wiśniewski z pacjentem w stanie ostrym, więc to na pewno nie zostało ominięte. Więc jeżeli ten pacjent już jest dla ciebie i zrobisz neurokręgosłup, to zrobisz tego pacjenta. Na pewno mu pomożesz, więc czego chcieć więcej? Tym bardziej, że pacjenci z bólem kręgosłupa to większość naszych pacjentów. To nasza codzienność. A tam jest odcinek lędźwiowy i piersiowy i szyja i trochę miednicy. No wszystko, co jest potrzebne w kontekście problemów kręgosłupowych. Idąc dalej, mamy Neurobark. To jest pierwszy nasz kurs online'owy. Jest już dość długo na rynku i się w ogóle nie zestarzał. Cały czas aktualny. Więc jeśli was interesuje tematyka kompleksu barkowego, obszaru łopatki, jamy brzusznej, bo oczywiście to wszystko ze sobą związane, sprzężone, tam też jest kwestia ruchowa. Są dwa moduły ruchowe, jeden prowadzony przeze mnie, drugi przez Artura Przywarę, więc ten kurs tworzyliśmy we trójkę.
to w tematyce barku znajdziecie tam wszystkie potrzebne, niezbędne rzeczy, jeśli chodzi o fizjoterapię, terapię manualną i trening medyczny. Idąc dalej. I to jest chyba w ogóle najdłuższy kurs, który zrobiliśmy, neurokolano. Mhm. To jest po prostu, jak chcecie mieć zapełnione długie wieczory. Długich wieczorów. Kilkanaście modułów. Kurs stworzyliśmy we trójkę. Tutaj my siedzący w dwóch i Marek Kuś. I jeśli was interesuje tematyka kolana, ale też dysfunkcja biodra sosnowego, czyli całej kończyny dolnej, to po prostu neurokolanko jest złotem. Teraz możecie od razu dołączyć, będziecie z niego bardzo, bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o ostatni nasz kurs, który stworzyliśmy my, bo jeszcze są dwa, neurostyka i terapia bóla głowy. Co ciekawego powiesz na ten temat? No, no, na pewno będzie dużo narzędzi do pracy z takimi niespecyficznymi pacjentami, bo będziemy sobie tam różnicować bóle głowy, skąd one tak naprawdę się biorą. Będziemy wychodzić poza obszar samej głowy, też całkiem sporo, dlatego że dużo problemów bólowych głowy jest, naprawdę się manifestuje w tym miejscu, ale swoje źródło mają zupełnie gdzieś indziej, dlatego takie problemy u pacjentów są często trudne do rozwiązywania. Dlatego też stworzyliśmy akurat taki kurs, żeby pokazać, jak dużo jest tych zależności, no i oczywiście w jaki sposób od siebie różnicować i znajdować to źródło problemu. Tak, głównie koncentrowaliśmy się na problemach napięciowych, jeśli chodzi o ból głowy i migreny, więc tam jest to różnicowanie, jest sporo teorii, ale też stricte techniki terapeutyczne kierowane na właśnie na szyję, obręcz barkową, klatkę piersiową, oddech, jamę brzuszną, no i oczywiście twarz, stawy skrążuchwowe, które są często przyczyną, no i oczywiście sama twarzą i mózgo-czaszka, więc naprawdę sporo praktycznej wiedzy, neuroinstyka i terapia w bóle głowy. I ostatni kurs, który bardzo mocno różni się od podstawy kursów, dlatego że głównie skoncentrowany jest na ruchu. I jeżeli po prostu interesujecie się treningiem, chcecie tworzyć sami tak naprawdę plany treningowe dla pacjentów, dobierać idealne ćwiczenia do ich dysfunkcji i wchodzicie w świat treningu medycznego, to Fundamenty Ruchu to jest kurs dla was. Kurs został stworzony przez Marka Kusia. Ja w tym kursie pojawiłem się troszeczkę, dlatego że były takie momenty, że byłem pacjentem Marka, więc po prostu to jest kolejny kurs, gdzie możecie zobaczyć moją twarz. Nie wiem, czy to jest zachęta, czy nie, ale po prostu chciałem, żebyście tak o tym wiedzieli. I w tym momencie... I jeszcze jedna rzecz. Ponieważ jak oglądacie ten materiał, tego kursu jeszcze nie ma w naszej bazie, ale on za chwilę będzie, więc jeżeli oglądacie kilkanaście dni po publikacji, premierze tego materiału, to on już jest i jest to kurs stworzony przez Aldonę. I Maciek powie o mnie więcej, bo on wie dużo więcej na ten temat. Tak, dlatego że akurat brałem troszeczkę udział. Tam z kolei możecie zobaczyć mnie w tym szkoleniu. Jest to kurs cały dotyczący diagnostyki laboratoryjnej dla fizjoterapeutów. Aldona jest właśnie takim analitykiem, zajmuje się w swojej pracy na co dzień akurat oceną takich badań laboratoryjnych. Uczy też tego w Gdańsku na Gumedzie, także być może część z was miała okazję, bądź będzie miała okazję ją tam poznać. Tłumaczy właśnie, jak rozszyfrowywać badania laboratoryjne, jak się do takich badań przygotowywać, więc jest to też wiedza, którą z kolei wy możecie przekazać swoim pacjentom. Tłumaczy też właśnie, co możemy my jako terapeuci wywnioskować z badań laboratoryjnych, które nasi pacjenci mają i to zarówno pod kątem właśnie czerwonych flag, jak i też kierowania pacjentów do innych specjalistów, czasami zrozumienie niektórych problemów bólowych, które nasi pacjenci mogą mieć z racji niektórych schorzeń, które są dosyć niespecyficzne, trudne do zbadania w sposób manualny, dlatego że one są po prostu też manifestacją innych problemów natury biochemicznej. Także myślę, że każdy terapeuta, który też w swojej bazie powiedzmy technik czy diagnostyki ma cokolwiek wspólnego z pracą z obszarem trzewi u pacjentów albo po prostu pacjentów z niespecyficznymi problemami i chciałby się bardziej głębiej wgryźć w taką diagnostykę medyczną, no to to też jest kurs, który powinien stanowczo odbyć. Tak, także jeżeli lubicie być takimi detektywami diagnostyczno-terapeutycznymi, a jeżeli oglądacie nasz kanał, to po prostu lubicie być, więc nie ma co się oszukiwać, po prostu tacy jesteście,
to szkolenie na pewno Wam się spodoba, pomimo tego, że dość mocno odbiega od pozostałych szkoleń, które mamy. Ale to głównie chodzi o to, żeby się, wiecie, rozwijać. Pamiętajcie o tym, żeby myśleć o szkoleniach jako inwestycji. Czyli idziecie na szkolenie, które spowoduje, że będziecie lepszymi terapeutami, rozwiniecie się, być może będziecie ten czas, w którym się spędzać lepiej, lepiej go wykorzystywać. W tych kategoriach po prostu to szkolenie będzie Wam się zwracało. Głównie o to chodzi, tak? Żeby po prostu inwestować i stawać się coraz lepszym terapeutą. Natomiast dajcie nam znać, czy z tego całego filmu, z tych naszych szkoleń wybraliście coś dla siebie i na jakim szkoleniu się zobaczymy. Napiszcie w komentarzu, czy zobaczymy się na jakimś szkoleniu, czy zobaczycie się może z naszymi instruktorami. Natomiast, jeżeli na jakimś szkoleniu już byłeś i chcesz się podzielić opinią, to też nam zostaw informację w komentarzu, jak to szkolenie po prostu podobało się Tobie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!